No cześć. Trzymacie. Cześć. Siema. Cześć. Witam. Cześć. No i tutaj mamy to wejście właśnie. Zaraz się... Spoko, przerzucamy się. David. Hey guys. I wouldn't be so sure. It doesn't look like a good idea. First rule of urbex is always to make sure you have safety first. On a collapsed roof like this, it could be dangerous. It looks dangerous. So I think we should find another route, but let me check maybe. Be careful here, walk right this way. Oh, no, no. I mamy wejście. Czyli idziemy eksplorować fabrykę. Dokładnie, idziemy tutaj do fabryki. Najważniejsze jest to, żeby się trzymać teraz razem, bo to jest dosyć duża fabryka. We have to stay together, keep together. It's a big factory. Masz latarkę jakąś? Mam. Wyciąga latarkę, to ci się przyda. Fabryki nas interesują, bazy wojskowe oraz kamienice. To jest bardzo dobry przykład właśnie urbexowej fabryki. Więc miejsce, w którym się znajdujemy, podczas II wojny światowej to była fabryka Telefunken, to była niemiecka firma, która produkowała radia i telewizory. Po wojnie splajtowali. Przejęła to spółka, która tutaj zrobiła rzeźnie. A na samym końcu jeszcze była fabryka tekstyli i różnych rodzajów ciuchów. Spróbujemy zobaczyć, co jest na wszystkich piętrach oraz w piwnicy. Też są ze dwa tunele, które koniecznie chciałbym zobaczyć. No i na samym końcu może wyjdziemy na dach na chwilę, zobaczyć, jaki jest widok. Tak, że wybieramy sobie przypadkowe miejsce i wchodzimy tam pod tak bez żadnego przygotowania. Na początku robimy rekonesans, spędzamy wiele czasu wokół tego miejsca, żeby zobaczyć, czy jest ewentualnie jakaś ochrona. Sprawdzamy najbardziej bezpieczne wejścia, które mogą nas doprowadzić do środka. Szukamy informacji w internecie na temat danego miejsca, żeby wiedzieć, czego możemy się spodziewać w środku. See in this room, there was a fire at some point, probably after it was abandoned. You see all this is burning. Look at the ceiling. You can see where the paint's melted off. And there's black on the walls from the smoke. Napotkać się na taką dziurę i ją w ogóle nie widzieć, to może się bardzo przykro skończyć. To jest przede wszystkim główna bolączka, bo taka dziura czy podłoga, która już po prostu może się zawalić, to zdecydowanie najbardziej na to trzeba uważać. I'm never scared to take part in urbex. For me, it's an adventure. Of course, everybody, when you do something like this, you feel adrenaline, right? Yeah. Pumping your heart. You're unsure about where you're going. But then you see a place like this, and you become excited, right? Uh-huh. It's very rewarding.
No, czasem w takich miejscach są bardzo fajne tunele, które łączą budynki z budynkami sąsiadującymi. Mhm. I nieraz taki właśnie tunel tutaj to jest jedyna metoda, żeby przejść, ponieważ wejście się zawaliło, to prawidłowe. To jest taka obawa, prawda, każdego górnika, prawda, że idzie pod ziemię i że się może coś stać, prawda. Zdecydowanie trzeba brać to pod uwagę, ale jeszcze całe szczęście nigdy się nam nic takiego odpukać nie zdarzyło, żeby, prawda, coś się zawaliło nam na łeb. Jest to na pewno niesamowita przygoda. Dowiadujemy się mnóstwa ciekawych rzeczy na temat właśnie opuszczonych miejsc. Poza tym jest to na pewno adrenalina. Nigdy nie wiemy, czego możemy się spodziewać w środku, jakie rzeczy znajdziemy i czego dowiemy się o historii danego miejsca. Zdarzało się znaleźć różne takie ciekawe rzeczy, powiedzmy. Czy to są właśnie jakieś pozostałości po tym, co się działo w danym miejscu. Bądź też to, co ludzie zostawiają po sobą, właśnie jacyś turyści, ludzie, którzy przechodzą, jacyś graficiarze na przykład. No i z takich najbardziej ciekawych rzeczy, to kiedyś znalazłem bardzo fajną maszynę do pisania. Polska produkcja, łucznik. Prawie w idealnym stanie, po prostu była zasypana gruzem, ktoś zapomniał nią. W starych budynkach, gdzie mieszkały rodziny, książki, dokumenty, akty urodzenia. Także dowiadywaliśmy się naprawdę bardzo wielu ciekawych szczegółów o życiu i historii ludzi, którzy akurat przebywali w danym budynku. Czyli urbex to nie jest tylko wyprawa, to jest także poznawanie miejsca, tak, które zostały zapomniane, opuszczone. Tak naprawdę to jest główna idea urbexu. Nasze przejście przez ten budynek było tak jak duchy, niezauważalne. No. Dzięki, jeszcze raz jesteście wielcy. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Moja wizyta na terenie opuszczonej, zrujnowanej fabryce na Pradze dobiegła końca. Było super, choć nie ukrywam, trochę się bałam. Jeśli zaintrygował Was temat opuszczonych budowli urbexu, zainteresowanych odsyłam do internetu. Dla TV Południe, Ewelina Nowakowska.